Hej kochani, witamy was na naszym kanale. Przechodzimy do was dzisiaj z Bucholem, bo dawno nie było. A w gruncie rzeczy z unboxingiem. Tak. Tego jeszcze dawniej nie było. Słuchajcie, otwieranie prosto z kartonu. Myśmy jeszcze tego w ogóle nie dotykały. Dawno unboxingu nie było. Tam Bukhol jest w miarę taki popularny, powiedzmy, u nas. Tak. Natomiast otwierania pudełek, to ja nie pamiętam, kiedy było ostatnim razem. If I'm not wrong, 3 lata temu. A jest coś jednak ekscytującego w otwieraniu, jakby, wiesz, paczki, tak? Tak. W wyciąganiu kiedy produktu. Kiedy wy nie wiecie, co tam jest. Wyciąganie produktu prosto z pudełka. Tym bardziej, że ja też jeszcze tego nie macałam. Nie wiem, czy tutaj grzebałaś? Wyjęłam tylko dwa wypełniacze, tak naprawdę. Aha, no to ja w ogóle też jeszcze to pierwszy raz mam ten karton w ręku. Tak, słuchajcie, mamy tutaj paczkę z księgarni drugie wydanie. Zrobiłyśmy zamówienie w tym pudełeczku, chyba obie mamy po 3 tytuły. Tak, tak, tak. Zapamiętam, dzięki właśnie uprzejmości księgarni. No i pokażemy wam tym razem, co żeśmy zamówiły. To jest taki roboczy nazwany Bukhol z charakteru trochę, bo tych książek się tutaj zebrało. Tak. Bo kompleks charakteru jest taki, że ich książki są cholernie drogie wszędzie, zawsze. Tak, z drugiej strony, tylko ci się zdążę, pozwolę sobie wciąć, że ta cena jest adekwatna do jakości tych, oczywiście, tych książek. Natomiast, no wiecie jak to jest, studencki budżet jest raczej ograniczony, w związku z czym jeżeli jest okazja, żeby kupić te książki taniej, no to korzystamy z tej okazji. Tak, zwłaszcza, że na targach promocji jakichś wybitnych nie ma, udało się złapać je tutaj, więc no. Pierwsza książka, która leży na wierzchu, to jest książka, o której absolutnie nic nie wiem, ale wiem jedno. Wiem jedno, tą książkę, czyli Skóra, Witamy uchodźców Izy Klementowskiej, to jest książka, którą ostatnio Sylwia czytała, pokazywała na Instagramie swoje wrażenia właśnie z czytania tej książki i ja niewiele myśląc, nie znając tematu, nie wiedząc kompletnie jaka jest tematyka tej historii, zamówiłam ją, bo widziałam jak reagowała na nią Sylwia. Z Sylwii po prostu wylewały się wszystkie możliwe emocje świata. Od złości, gniewu, radości, wzruszenia, ona wyła po kilku stronach, więc mówię sobie, Jezus Maria, skoro Sylwia tak mocno na to reaguje, to ja też chcę na to zareagować i ogarnąć, o co tu chodzi. Generalnie no jakby Skóra, Witamy uchodźców, więc możemy się spodziewać, przeczytam wam kawałek blejba. Są z różnych zakątków świata, gdzie groziło im zniewolenie lub śmierć. Przybyli z Iranu, Erytrei, Iraku, Czeczenii, Palestyny, Sudanu, Shirin, Elisa, Namir, Leyal, Nidal i Awad. Każda z nich ma inną życiową historię, inną osobowość, inaczej patrzy na światło, czy ich jedno są uchodźcami, którzy mieszkają w Polsce. Więc jakby temat bardzo aktualny, temat bardzo społecznie zaangażowany i zobaczymy, co z tego będzie. Ja po tej właśnie takiej nieświadomej, mam wrażenie, polecance Sylwii, jestem mega zainteresowana i czekam, bo brakuje mi ostatnio dużych, głębokich emocji, które można byłoby przeżywać, więc mam nadzieję, że ta książka mnie w takiej gaj emocji wrzuci i ugotuje, że chcę. Tak, no tym bardziej, że charakter dobre książki wydaje, jeżeli chodzi właśnie o to non-fiction i tutaj właściwie można kupować ich tytuły w ciemno, jeżeli tylko wam coś się spodoba po blerbie, to możecie spokojnie sięgać. Więc ja poszłam tym samym śladem. I tylko, że coś takiego bardziej popularnego, taka książka, która się już u wielu osób pojawiała, czyli Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry. To jest publikacja, która wyszła chyba już w ubiegłym roku, albo nawet 2 lata temu. Nie wiem, aha, bo charakter ma na końcu stronę recenzyjną. Tak. Wyszła w 2018 roku w Polsce. I odbiła się generalnie dosyć szerokim echem i to nie tylko w Polsce, ale no generalnie na świecie. Myślę, że tytuł jest znaczący w tym przypadku. To jest praca dotycząca oczywiście jakiegoś rodzaju tolerancji związanej właśnie z kolorem skóry, z pewnym postrzeganiem problemów społecznych, głównie przez osoby białe. No tutaj też pozwolę sobie jeszcze przytoczyć fragment blerba. Głośna już książka brytyjskiej dziennikarki i blogerki jest wnikliwą analizą rasizmu, wezwaniem do refleksji nad białością. Także kolejny to jest zaangażowany temat. Tak, ale wiesz, to jest o tyle ciekawe, że wiesz, no ja sama jestem białą kobietą hetero, tak? Więc jeszcze gorzej by było tylko jakbym była białym mężczyzną hetero. Tak, gorzej, tutaj oczywiście puszczamy wam oko, to wszystko jest w cudzysłowie, no w ramach tego stereotypu, tak? Że kiedy po prostu rozpoczyna się ta cała dyskusja o rasie, o pochodzeniu etnicznym, to najwięcej mają do powiedzenia właśnie biali mężczyźni. Tak, i jakby oni oczywiście wszystkie te inne grupy, ten statystycznie oczywiście mówimy i się śmiejemy z tego trochę, jak to wygląda mniej więcej w internecie, kiedy zachodzi taka dyskusja. Nie wiadomo, internet jest taki durny. No w ogóle w mediach, tak? No, znaczy, z czego to wynika? No bo to jest ta grupa, która przez lata była najmniej ucieśniona, w ogóle nie była ucieśniona zasadniczo, w żadnym stopniu. Jeżeli weźmiemy sobie jakąkolwiek inną grupę i inny model
mężczyzny albo kobiety, zmienimy mu, nie wiem, rasę, właśnie kolor skóry, orientację, to nam wyjdzie, że każda z tych osób, obojętnie właśnie czy to będzie mężczyzna, kobieta, czy tam osoba niebinarna na przykład, no to za każdym razem te jednostki się z jakimiś tam problemami takimi społecznymi, jakimiś wykluczeniami spotykały. No ale to taka dygresja tylko przy okazji tej książki. Tak. Bardzo znany tytuł, podejrzewam, że wiele z was, widzów i widzek, bo staram się używać feminatywów teraz. Dobrze. Już o tym słyszała i to mam następną też moją książkę, którą ty też masz. Tak, mam. I ja przeczytałam połowę jej chyba. Tak, czyli... A potem przeszło milion innych rzeczy i odłożyłam. Tak. Żałuję bardzo. W podobnym duchu Rebeki Solnit, praca Mężczyźni objaśniają mi świat. I ta książka powstała na bazie dosyć ciekawej historii. Otóż Solnit, będąc na jakimś tam przyjęciu, na którym zebrała się jakaś tam inteligencja, powiedzmy, nie wiem, dyskutowała z pewnym mężczyzną a propos artykułu, który napisała ona sama. Tak. I on o tym nie miał świadomości, że to rozmawia z autorką. Tak. I to było na tyle ciekawe doświadczenie, bo oczywiście on w jakiś tam sposób kłócił się z tymi tezami, prawda, które Solnit w tym swoim tekście przedstawiała. Wyszło coś takiego bardzo ciekawego i to ją zainspirowało właśnie to napisanie takiego eseju, można powiedzieć, do takiej pracy publicystycznej. Tutaj coś bardzo podobnego ostatnio czytałam, jeżeli właśnie chodzi o formę, czyli te czarownice od Monet Chollet, tak? To jest właśnie taki esejo, publicystyka. Więc ja właśnie trochę tak też na jakby, jakby to powiedzieć, na fali właśnie tych czarownic, które ostatnio przeczytałam, stwierdziłam, że to też w końcu muszę przeczytać. No, fajna rzecz. Żałuję, że ją odłożyłam, będę musiała do niej wrócić zdecydowanie. Możemy sobie zrobić kiedyś taki zbiór tych, wiesz, wszystkich zaangażowanych społecznie. Ja, w tym dużym. Słuchajcie, jak... O, to jest tytuł. Olga dostała Nobla. Nobla 10 grudnia będzie otrzymywać w Sztokholmie, będzie transmisja, o ile się nie mylę, na stronie Wrocławia. Chyba będzie tak. Można oglądać. W ogóle, jeżeli jesteście z Wrocławia, to na rynku w ogóle będzie event, gdzie będzie telebim, będzie można przyjść, popatrzeć, obejrzeć i w ogóle zobaczyć, jak pani Olga dostaje tego Nobla. Zakurzyła się, bo była w pudełku. Ale to nic się nie stało. No słuchajcie, no księgi Jakubowe. Stwierdziłam, że jak mam kupować książki Tokajczu, to albo grubo, albo wcale. Dosłownie. I od razu przypomina się taka anegdota z twojej obecnej, mojej byłej pomotorki z polonistyki, która była recenzentem w ogóle tej książki. Dla magazynu Książki, o ile się nie mylę. Chyba tak. I opowiada nam taką śmieszną historię, że tą książkę listonosz wsadził jej do skrzynki. Pozdrawiamy pana listonosza. Jakby wyobrażacie sobie, jak to musiało wyglądać. To nie była wcale duża skrzynka, to była zwykła standardowa skrzynka w bloku. Więc jestem ciekawa, jak pan to zrobił. Ja się zastanawiam, gdzie ja to na półce pomieszczę, co dopiero jak on to wcisnął do tego. Jakby no, czy trzeba coś w ogóle tłumaczyć? No księgi Jakubowe, no to takie ogromne wydarzenie, tak, sprzed kilku lat. Pamiętam, że ta książka wyszła, jak my byłyśmy w liceum. Tak, coś takiego. I to w ogóle było gigantyczne wydarzenie literackie, tak? Ona oczywiście zgarnęła wszystkie możliwe nagrody, jakie się tylko da, jeżeli chodzi właśnie o polską literaturę. Konoj! Przepraszam, musiałam go wpuścić, bo po prostu nie da nam spokoju. Wydarzenie. Więc no to jest też właśnie taki tytuł Tokarczuk, na który ja też powiedzmy się czaję, no bo wypadałoby nawet spróbować chociażby się zapoznać z tą książką. Zresztą błagam, księgi Jakubowe albo Wielka Podróż przez 7 granic, 5 języków, 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadania przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury. To jest, wiecie, to jest mały font, ja po prostu nie widzę już w tym momencie. Z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Jakby that sounds like some big epic shit. To jest... W sensie, ja mam takie wrażenie, że to będzie taka wielka koalescencja po prostu epickości godnej Donny Tartt, noblistki Olgi Tokarczuk, mistycyzmu i tego wszystkiego. Ja mam takie No tutaj, jeżeli w ogóle czytacie Olgę Tokarczuk, to tu są wszystkie wątki i wszystkie motywy, które Tokarczuk w ogóle interesują w literaturze i włożone jakby w jedną pracę, tak? Tak. W ogóle ten tytuł jest zawsze mnie zachwyca w jakimś tam stopniu, bo to jest, wiesz, nawiązanie do tych wszystkich, no jeszcze staropolskiej literatury, nie? Tak. Takich długachnych tytułów, prawda, że tam, nie wiem, przemówienie na ślubie pana tamtego, z tamtej okolicy pochodzącego, coś tam przepowiedzianego przez kogoś tam innego, tak, bla 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 bla, na cześć dla strata ta ta ta. Tak. Także to w ogóle jest... Przez Jana Kochanowskiego zredagowane i spisane. O, dokładnie tak. No, więc tak wyglądają te teksty ze Stoja Pola i to jest bardzo fajny wing, jakby... Ja chciałam sobie też w ogóle Olgę Tokarczuk zamówić, ale ostatnie historie, ale to była jedyna książka Olgi, której nie było na stronie, więc jakby trochę mi było przykro. Nie dziwię się, w tym momencie niektóre książki już będą bardzo szybko znikać z rynku, jakby ale, po tym nodlu. Ale poczekam, po prostu sobie domówię za jakiś czas. Tak, nie będzie problemu. No, więc lecimy dalej. Kurde, aż mi się tu nie mieści.
Co Illegal aż chodzi? Przekażę ci chwilowo karton. I ja sobie do kompletu zamówiłam jeszcze jedną książkę Rebeki Solnit, którą wydał również Charakter. I tutaj też się posłużę blerbem, żeby wam w jakiś tam sposób przedstawić, bo to jest, wydaje mi się, Olga mnie zaatakowała! Mniej oczywisty tytuł niż przy okazji właśnie Mężczyźni objaśniają mi świat, bo tutaj ta książka nosi tytuł Nadzieja w wyroku i blerb głosi mniej więcej coś takiego. Jaki mamy wpływ na bieg historii? Czy warto myśleć maksymalistycznie, co sprawia, że ludzie są zdolni do bohaterskich czynów? W pełnych pasjach, w pasji esejach autorka zastanawia się, czym jest nadzieja i skąd czerpać energię, gdy wokół panuje mrok. Także no, podejrzewam, że to generalnie będzie taka publikacja, która się kręci wokół pewnych jednostek, na przykład, które się zapisały w historii i no to ponownie jest taka publicystyka, tym razem związana, podejrzewam, z konkretnymi wydarzeniami. Tutaj rozdziały są podpisane również datami w dużej mierze, są jakieś nawiązania do konkretnych wydarzeń. W związku z czym to będzie taka publicystyka już bardziej... W sensie tak mi się wydaje, ja tak, to są moje podejrzenia absolutnie tylko. Dla takich osób, które są no, nie tyle co oczytane, co gdzieś interesują się w ogóle kulturą, społeczeństwem i tym, co się jakby dzieje na takiej warstwie okołopolitycznej. Nie stricte politycznej, tylko okołopolitycznej. Także tutaj mamy, Katarzynę Jagiełło, blerba z Greenpeace'u, tak, z tyłu jest, no w sumie z tyłu to nic nie ma. Aktywizm to nie wyprawa do sklepu za rogiem, to skok w nieznane, przyszłość zawsze pogrążona jest w mroku, także aktywizm to też będzie taki wątek, który będzie Solnit tutaj podejmować. Że wydaje mi się, że dosyć... Anoś! Ciekawa rzecz. Nie pokazuj tego, bo nas zdemonetyzują. Słuchajcie, i ostatnia rzecz z tego bukole, no nie mogłam sobie odmówić, po tym jak ostatnio... Nie wiem, gdzie jest ten komiks. Tu. Pokazywałam wam przy okazji tagów, tak, tego ostatniego buchola. Kupiłam sobie na tag jak Zabij albo Zgin, to był pierwszy tom, bardzo mi się spodobał i postanowiłam sobie, że no jakby no nie ma co, korzystamy, zamawiamy drugi, póki jest dostępny. I już właśnie widzę, że tutaj się dzieją jeszcze lepsze rzeczy, w sensie już mniej więcej tak jak przekartkowałam go, teraz widzę, w jakim kierunku zmierza ta historia, jestem mega ciekawa. Już znalazłam ładne kobiece piesi, pani z rogami. Tutaj Olgie znowu prawdopodobnie gdzieś tam się pojawią, między innymi będą zabójstwa, będą jakieś dziwne zjawiska paranormalne. Widzę tutaj dobrą reprezentację rasową, bo i są i biali, i czajni, i inni pomiędzy, i takie. Są diabły, jest w ogóle... Reprezentacja rasowa, są diabły. Są jeszcze, wiesz, jest statua wolności jakiś taki... Znaczy statua wolności jest w jakiś sposób istotna dla tej historii, bo to się w Stanach dzieje wszystko, tak? W sensie, na razie nie było nic o tym wspomniane, ale podnieca mnie ewidentnie ten art demon, w związku z właśnie, jak to się mówi, Mefistofelesy i różne takie hapajstosy. Dominujący nad statuą wolności. Tak, więc to jest bardzo ciekawy motyw. Słuchajcie, ja ten komiks przeczytam prawdopodobnie dzisiaj i dam wam niedługo znać, może na Instagramie wam napiszę. Także no, jestem mega ciekawa, jeżeli to też się okaże dobre, no to lecę zamawiać trzeci tom, no bo no, zabij albo zgin. I tak. Fajnie. Zresztą no, byłam troszkę zła, o ten jest grubszy w ogóle ten tom, bo ten się zakończył w takim momencie, że mówię, kurde, by ich szlak trafił. No. Także kontynuujemy zbieranie komiksowe, więc widzicie, to był taki dziwny melanż w literaturze wysokiej, literaturze non-fiction i na koniec komiks o zabijaniu i diable nad statuą wolności. Więc taki generalnie motyw. No, także co? Dla tych, którzy byliby ciekawi, książki przyszły w fenomenalnym stanie, nie są brudne, nie są pozaginane, nie są różne takie, żebyście sobie nie myśleli i nie dajemy wam powodów do nieufania drugiemu wydaniu, bo jakby my już kompletnie wydamy. Słuchajcie, sprawdźcie, bo jakby ceny cenami, dostawy dostawą, książki książkami, ale to są tacy ludzie, to są tak zapaleni, po prostu genialne osobowości, że nie wiem, gdzie, w jakiej innej firmie znajdziecie tak kochanych ludzi, naprawdę. To są ludzie z misją, to są ludzie z pasją, to są ludzie pełni miłości, świadomości tego, co robią i tego, jak dobrze to robią, więc sprawdźcie, nawet jeżeli nie macie kasy teraz, żeby coś zamówić, to chociaż zobaczcie, wejdźcie, może coś wam się trafi, jak nie teraz, to kiedy indziej. Mają oczywiście promocje, chociaż ceny są fenomenalne nawet i bez tego, bo sprawdzałyśmy przed Black Friday i na Black Friday i zawsze były dobre, więc zobaczcie, totalnie. I pozdrawiamy bardzo serdecznie, bardzo się cieszymy, że udało się wam znowu zebrać i stworzyć coś wspaniałego. Jakby na nas możecie zawsze liczyć. O, to tak w kwestii jak do wątku aktywizmu. Dokładnie. No nie, no słuchajcie, my zawsze chcemy wspierać fajnych ludzi. Zawsze. Przynajmniej się staramy.
Tak, no, czasem... No. Nie było. Nie, dobra, nie jakby sobie już takiej złej lałyki. Także no, to by było na tyle. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jakby bokol za bokolem szalejemy, to wcale nie tak, że nam się nie chce czytać i nie mamy recenzji. Będą, bo ja już będą. Wiem, bo ludzie proszą Queen of Nothing bardzo często, więc musisz stanąć na wysokości zadania. Ja się zastanawiam, czy opowiadam to czytać, skoro przeczytałam najpierw zakończenie, wiem jak to się kończy, a potem ty mi przecież fajnie powiedziałeś. Wczoraj w nocy przez telefon. Stają! Pół do drugiej. Co tam się stało? Ja nie wierzę, jak ona mogła to zrobić. Spoiler alert. Nie, nie ma żadnego spoilera, nie możesz żadnego spoilera dawać. Bo ja też nawet na Goodreadsie tej książki nie oceniłam. W sensie odznaczyłam ją, że przeczytałam i bez gwiazdek zostawiłam. Także to będzie nasza misja na najbliższy czas. No. To zobaczycie, będzie Queen of Nothing, będą rzeczy z TBR-u. TBR tak. Chyba widzieliście. Albo będziecie widzieć. Nieważne. Zobaczycie. Także do zobaczenia z tym razem. Pa!